Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się Nokią Lumią 1020. Zapraszam do oglądania. Zanim rozpoczniemy naszą recenzję telefonu, zobaczymy co nasza Nokia ma w pudełku. Tak wygląda zestaw od Nokii. Otworzymy może. Po wyjęciu, po przeciągnięciu tego tutaj pudełka, no uwidacznia nam się tacka. Tutaj gdzieś powinien być kluczyk. O, właśnie jest. Oczywiście ten kluczyk służy nam do karty SIM, do wyciągania karty SIM. Wchodzi tutaj do tej Nokii karta mikro. Co tu jeszcze znajdziemy? Jakąś można powiedzieć reklamówkę. Tutaj nas interesuje najbardziej ładowarka, standardowa ładowarka Noki na USB, kabel do komputera, no i słuchawki. Słuchawki są dokanałowe, bardzo dobrze znane. W każdym zestawie takim, można powiedzieć, premium, takie słuchawki są dodawane. No i zestaw gumek właśnie do tych słuchawek, żeby każdy mógł sobie dopasować według własnych upodobań i uwarunkowań, że tak powiem. Tak by wyglądał zestaw od Nokii, czyli bez jakichś tam, można powiedzieć, specjalnych wodotrysków, typowy standard. No ale zajmijmy się samym telefonem. Tak jak widzicie, wygląd tego smartfona no bardzo przypomina poprzednie modele. Wykonany jest w całości z poliwęglanu ten telefon. Ekran o przekątnej 4,5 cala oraz rozdzielczości 1280x768 pikseli, czyli przy takim ekranie 4,5 calowym daje całkiem fajne zagęszczenie pikseli na cal. No ale co tutaj wyróżnia tą Nokię spośród innych Nokii i innych urządzeń, to przede wszystkim, tak jak tutaj widzicie, optyka Carl Zeissa, 41 megapikseli aparat, dobrze znany z Nokii PureView, którą też testowałem na portalu wideotesty.pl, jednak tam troszeczkę to no, po prostu gorzej wyglądało na jeżeli chodzi o całość tego smartfona. Tutaj okrągły, dość duży obiektyw umiejscowiono na środku. Wygląda to nie najgorzej, aczkolwiek da się odczuć, przede wszystkim jeżeli smartfona kładziemy, powiedzmy, na powierzchnię płaską. Ten smartfon niestety nie jest jakoś tam specjalnie stabilny. Wszystko opiera się właśnie na tej optyce. Jeżeli chodzi o same klawisze, oczywiście do aparatu dojdziemy, bo to można powiedzieć główny bohater tego odcinka. Jeżeli chodzi o klawisze, no to mamy tutaj przycisk fizyczny spustowy aparatu, przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj oraz przycisk ciszej, głośniej. Na samej górze znajdziemy wejście na jack 3,5 mm oraz wspomnianą przeze mnie tackę. Nie będziemy tutaj tego wyciągać. Mamy tutaj ten specjalny kluczyk, wkładamy w ten otwór i wychodzi nam tacka, dzięki której możemy zmienić kartę SIM, mikrofon. Po prawej stronie nie znajdziemy, na prawej krawędzi nie znajdziemy nic, no i na dole znajdziemy wejście na samą smycz, wejście na kabel mikro, USB i dość spory głośnik, niestety tylko jeden. Tutaj jeszcze znajdziemy też wejście na, można powiedzieć, taką stację dokującą, taką klapkę, dzięki której my też będziemy mogli na przykład ładować telefon indukcyjnie, bo też tak da się robić. 41 megapikseli z tyłu, 1,3 megapiksele z przodu, no i tak by wyglądała Nokia. Tutaj też trzeba powiedzieć o samym ekranie, już powiedziałem, że 4,5 cala, o dość ciekawej rozdzielczości, jest to ekran Clear Black, 16 milionów kolorów wyświetlacz, no tak jak widzieliśmy już właśnie w segmencie premium Nokii. Oczywiście na pokładzie, jakby inaczej, mamy Windowsa 8 i to zawsze też wspomnę, cieszę się niekiedy, to jest fajna odskocznia, ten Windows spośród tych wszystkich Androidów, które testuję, bo naprawdę działa ten system bardzo, bardzo przyjaźnie użytkownikowi i powiem Wam szczerze, ci, którzy na co dzień interesują się smartfonami, a czerpią opinie z internetu i mówią, że system operacyjny Windows jest dość słaby, nie zgodzę się, to jest bardzo dobry system dla osoby, która rozpoczyna przygodę ze smartfonami, czyli prosty, intuicyjny
i szybki. Tak by to wyglądało. Oczywiście mamy standardowe kafle na samym przodzie, które możemy sobie dowolnie zmieniać położenie, czy powiedzmy rozmiar. To też już kilka razy pokazywałem, ale zawsze warto to powtórzyć, żeby widzowie wiedzieli, czym mniej więcej system operacyjny się właśnie charakteryzuje. Tutaj nie mamy tapet, cały ekran główny jest wypełniony samymi aplikacjami, a po przesunięciu palca w prawo mamy dostęp do samego, można powiedzieć, menu. I tak jak widzicie, wszystko to bardzo przyzwoicie chodzi. Jeżeli chodzi o specyfikację urządzenia, no mamy tutaj dwurdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon S4 o taktowaniu 1,5 GHz, do tego 2 GB RAM, i to jest jak na system Windows sporo, chociaż trzeba przyznać, że przy wymagających, powiedzmy, grach czy aplikacjach, czy przy dużych plikach, na przykład Office, bo jak wiadomo, system operacyjny Windows ma już budowanego Office'a, więc tutaj absolutnie nie musimy się martwić o tego typu rzeczy, czyli arkusz kalkulacyjny, dokument, prezentacja, to wszystko oczywiście możemy sobie tutaj odpalać. Oczywiście też przez wgrywanie samych plików, jak i przez usługę SkyDrive, czyli te wszystkie aplikacje w chmurze, oczywiście tutaj Windows też o to zadbał. No i oczywiście to jest pełny pakiet Office, czyli możemy sobie edytować, odtwarzać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście co jeszcze z takich power feature'ów, jeżeli chodzi o Nokia 1020 i o samego Windowsa, no to przede wszystkim zupełnie darmowa nawigacja działająca w trybie offline. Nie wiem, czy tutaj mi się odpali od razu, no ale jak widzicie, fiksa łapie naprawdę bardzo szybko, i to jest w mieszkaniu. No i oczywiście mamy tutaj też, można powiedzieć, pełen trójwymiar. Raczej z tego, co tutaj sprawdzałem, wszystkie ulice znajduje bezbłędnie i prowadzi. Jest asystent pasa ruchu, wszystko nam mówi. Do tego mamy punkty typu tam, powiedzmy, wiadomo, stacje benzynowe, ale też apteki, supermarkety i tak dalej. Bardzo przyjazna aplikacja i trzeba przyznać otwarcie, to jest najlepsza darmowa aplikacja, nawigacja, która jest dostępna na smartfony, i tutaj jest to bez dwóch zdań. Plusem jest oczywiście działanie offline, ale i też online, bo dzięki temu właśnie możemy korzystać z tych wszystkich dodatkowych funkcji. Nokia Muzyka. Też bardzo fajna opcja, i od razu sobie dojdziemy tutaj do odtwarzania muzyki. I jak nasza Nokia 1020 gra, może wejdziemy w moją muzykę. Gra dość głośnie, aczkolwiek przy pełnej głośności słychać już trzaski. Najlepsze to jest, można powiedzieć, w skali od do 30, to taka głośność 20. I ten dolny głośnik gra naprawdę bardzo fajnie, w miarę czysto. Nawet bas jest, na słuchawkach jest oczywiście zdecydowanie lepiej. Nie możemy narzekać na multimedia w tym smartfonie. Okej, tyle o... Oczywiście, jeżeli chodzi o Nokia Muzyka, gdzie tutaj ona jest? Muzyka wideo tutaj. Zmieniła się ikonka. Oczywiście te ikonki są mega, mega interaktywne. Dokładnie. Dość ubogo wygląda ta wizualizacja tutaj, no ale przede wszystkim mamy też mix radio, offline, sklep, koncerty, czyli w pobliżu możemy sobie zobaczyć, jakie koncerty w najbliższym czasie nas czekają. No i też za darmo możemy sobie udostępniać utwory właśnie w tym mix radio, czyli mamy dość sporo normalnej muzyki zupełnie za darmo. Oczywiście nie możemy tego słuchać non-stop, ale jest tego sporo i to też jest naprawdę plus. Co jeszcze? Mamy też w tej nowej wersji Windowsa, możemy też ewentualnie sobie killować ewentualnie same aplikacje. Dokładnie tak. Czyli
coś podobnego jak w systemie Android, jednak szkoda, że nie można tego zrobić w górę i w dół. Taka animacja by się przydała. Co jeszcze ciekawego? Z ciekawych funkcji samego Windowsa jest jeszcze na przykład opcja Photo Beamer, czyli jeżeli zrobimy powiedzmy jakieś zdjęcie, czy chcemy coś sprawdzić na przykład na samym pulpicie, możemy wysłać automatycznie linka danej osobie, na przykład przez maila, i tej osobie na przykład na komputerze czy na telefonie pojawia się to, co aktualnie widzimy na samym naszym telefonie, czyli na przykład jakieś zdjęcie. Ogólnie fajna opcja, uproszczona do granic możliwości, czyli coś nam się spodobało, momentalnie wysyłamy linka i ta osoba widzi, o co nam chodzi tak naprawdę i co chcemy jej przekazać. No i może w końcu zajmijmy się samym aparatem. Aparat PureView 41 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Tutaj część też recenzentów tutaj, trudno powiedzieć, czy się skarżyła o ruchomą część tego aparatu, no ale to jest zupełnie normalne i jakoś nie przeszkadza w normalnym użytkowaniu. 41 megapikseli, może zrobimy jakieś zdjęcie poglądowe. Mamy też kilka aplikacji właśnie do tego aparatu, no, na przykład Nokia ProCam. No i tutaj możemy sobie dowolnie zmieniać na przykład czułość, czy naświetlenie, czyli coś dla bardzo zaawansowanych użytkowników, ale mamy też opcję normalną aparat i nią się tutaj zajmiemy. Trzeba przyznać, że oczywiście zdjęcia wrzucę na stronę wideotesty.pl i tam będziecie mogli sobie zobaczyć, naprawdę wychodzą dobrze. Jak zawsze jest problem tutaj z samym autofokusem, jednak tutaj trzeba zrobić z większej odległości. O, dokładnie tak. Autofokus, trzeba przyznać, że bardzo, bardzo szybko działa. Może wejdźmy w zdjęcia. Pokażę wam mniej więcej poglądowe zdjęcia z aparatu. Jakieś krzaki, ale sami możecie zobaczyć. Rewelacja. Barwy świetne. Nie widać praktycznie żadnych pikseli. Dobrze wyostrza pierwszy plan, jak i drugi. No i trzeba przyznać, że Nokia, wypuszczając oczywiście dość dziwaczny telefon z tak dużym aparatem, wygląda przecież on dość nienaturalnie, to jednak To jest po prostu aparat jeden z lepszych, jak nie najlepszy na rynku. Tutaj mało który smartfon może się równać z takim aparatem. To jest, można powiedzieć, taka mała cyfrówka, aparat cyfrowy kompakt. Na pewno robi lepiej zdjęcia niż samsungowy Galaxy Camera. To zdecydowanie. Jednak ta optyka Carl Zeiss jest niesamowita. Okej, przejdźmy może jeszcze sobie do internetu. Oczywiście mamy przeglądarkę Internet Explorer. Wejdźmy na stronę wideotesty.pl. Tutaj nic się nie zmienia, już można powiedzieć, od 2 lat. Design samego interfejsu Internet Explorer na telefon komórkowy pozostał bez zmian. Ale wczytuje się wszystko bardzo, bardzo przyzwoicie. Bardzo szybko. Multitouch też działa, chociaż sam panel to nie jest chyba szkło Gorilla Glass, bo tutaj niestety zahaczyłem czymś specjalnie, no i pozostała ryska. No, to jest egzemplarz testowy i mogę sobie na takie coś pozwolić. No i tak jak widzicie, może wejdźmy sobie w jakiś link. Oczywiście nie mamy tutaj obsługi flasha, ale też nie ma się jakoś specjalnie co z tego powodu smucić. Przeglądanie internetu jest bardzo przyjemne, no i w miarę komfortowe. Przede wszystkim szybkie, jak cały zresztą Windows. Boli trochę mało aplikacji, nadal tych mało aplikacji w sklepie właśnie w Marketplace. Mamy tam kolekcję Nokii i tam są najfajniejsze oprogramowania, programy, które możemy sobie zainstalować. No, z Xbox Live niestety nie mamy za dużo tych gier, ale mamy na przykład GTA San Andreas za 28 zł, czyli podobna cena jak w Google Play, jak w sklepie Play. No i możemy sobie też pograć na tym smartfonie, jak najbardziej to wszystko działa. Może jakiś rzut oka właśnie kolekcja Nokii, no i zobaczycie, jakie tutaj są aplikacje, których nie ma na innym właśnie Windowsie.
na innym Windowsie od innego producenta. Temple Run, Adidas, Nokia Share, Nokia właśnie kamera, Nokia Beamer. To jest właśnie to, o czym powiedziałem. Nawigacja. I kilka innych aplikacji. Gear Transit, Kinograf. Zapraszam Was do innych właśnie moich filmów opowiadających o Windowsie. Za każdym razem nie mam sensu tego samego mówić, ale tych aplikacji nie jest jakoś tam, można powiedzieć, specjalnie dużo. No na pewno nie jest tyle, ile właśnie w samym systemie Android, ale te najpotrzebniejsze jak najbardziej są. No i to by było w sumie tyle, jeżeli chodzi o Nokia 1020. No aparat faktycznie rewelacyjny. Nie ma absolutnie do czego się przyczepić, do tego nagrywania w rozdzielczości Full HD, 30 klatek na sekundę. Jak najbardziej tutaj zdjęcia z powodzeniem zastąpią kompaktowy aparat cyfrowy. Szybkość działania tego systemu, specyfikacja nie najgorsza, może już nie najlepsza na rynku. Tutaj nie mamy Snapdragona 600 czy 800, mamy S4, ale to cały czas jest wydajna jednostka. Cieszę się, że dołożono 2 GB pamięci RAM. No i tyle. No, na pewno może ten telefon się podobać i na pewno znajdzie swoich fanów na świecie, jak i w Polsce. Dzięki za oglądanie. Wchodźcie na stronę Wideotesty, na nasz fanpage na Facebooku. Nie zapomnijcie również o forum. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!